Dobry szanowni widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was mam, można powiedzieć, niesłabnący hit na rynku aut wtórnych, czyli jest to Golf 5, tutaj w odmianie, jak widać, kombi. I dlaczego jest hiciorem? Nie wszystkie się tak dobrze sprzedawały, ale tutaj mamy najważniejsze. Silnik, który nadaje się bezproblemowo do instalacji LPG, czyli 1.6 MPI, 102 konie, 8-zaworowy. Więc tutaj bardzo, bardzo podnosi wartość pojazdu na rynku wtórnym właśnie ta jednostka napędowa, bo przede wszystkim jest bardzo łatwa w obsłudze, jest dużo miejsca pod maską, no i tak wspomniałem przed chwilą, instalacja LPG nie kosztuje kroć. Cóż Wam mogę powiedzieć o tym Golfie, jak pewnie już powolutku widzicie, prezentuje się bardzo ładnie i ma też bardzo niski przebieg, przez co uważam, że pójdzie dość szybko, ale o tym za chwilę. Pierwsza rejestracja 2008 rok, przebiegu mamy 171 tysięcy, czyli wychodzi około 11 tysięcy rocznie, jak na kombiaka. Według mnie bardzo dobry wynik. Oczywiście manual i duży plusik. Auto jest całkowicie bezwypadkowe, zmierzyłem sobie w międzyczasie je miernikiem lakieru i pochodzi od pierwszej i jednej właścicielki, od nowości. Więc tutaj ten dokument też przy okazji wziąłem, czasami o tym zapomnę, ale tym razem wziąłem ze sobą i Wam chętnie go pokażę. Co jeszcze warto o nim powiedzieć? Bardzo ciekawy lakier. Tutaj jak sobie teraz patrzę na ekran, gdzie nagrywam, wydaje się bardziej taki ciemny, granatowy, ale ten kolor troszeczkę w słońcu przechodzi taki jeans, naprawdę elegancki metalik, lekko fioletek. Jak sobie spojrzycie teraz na błotnik, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo ten lakier dobrze wygląda, nawet jak na te czasy, gdzie troszeczkę gama kolorystyczna się zmieniła i ludzie nawet polubili białe lakiery. Z wyposażenia zewnętrznego mamy jeszcze dodatkowo hak, którego tutaj nie widać, ale sobie już przejdę szybko na tył i Wam pokażę, że widać to takie właśnie miejsce, gdzie możecie go wpiąć. Jest do niego kluczyk, kula jest w bagażniku, bo jak nie wszyscy wiedzą, jeżeli macie odpinany hak, powinniście jeździć bez niego, jeżeli nie ciągniecie przyczepki, bo po prostu można dostać za to mandat. No i wracając do tematu, czemu uważam, że samochód się bardzo szybko sprzedano, już dwie rzeczy Wam powiedziałem. Pierwsza właścicielka, wóz całkowicie bezwypadkowy, długo serwisowany, bo teraz ma 171, a chyba książka jest zakończona na 155, czyli te serwisy są praktycznie do samego końca, chyba do 23 roku. I jeszcze bardzo duży plus, który przy Golfach 5 jest takim podstawą, czemu te samochody mają zróżnicowaną cenę. Korozja. Te samochody gniły w bardzo, bardzo nietypowych miejscach. Potrafiły mieć małego bomberka na każdym elemencie, wokół klamek, przy dachu, na błotnikach tylnych, przednich. A ten wóz jest bardzo, bardzo ładnie utrzymany blacharski. Może z tego powodu właśnie, że jest bezwypadkowy. Dlatego jak czasami potraficie odpalić sobie internet, nagle widzicie, jest okazja na przykład taki Golf 5 ze Szwecji i kosztuje 5-6 tysięcy taniej. Dlatego, że może być cały do lakieru. Ten kosztował dużo, też nie będzie tanio wystawiony, ale za to możecie się nie martwić o blacharkę. Jeszcze z tego co pamiętam, widać, że alternator pod maską jest świeży. Zrobię Wam zdjęcie, to sobie też zobaczycie. No i co? No poliftowy, ładnie się prezentuje, bo ma tutaj parę tych chromów na grillu. Kilka takich chromów, jak widać, nad przeciwdzielnymi. Jest też bardzo ładna oponka i chyba z tyłu, jak zakładałem kołpaki, to widziałem, że są świeże tarcze. Ogólnie nie ma się do niego czego przyczepić. Dynamika jest dobra. Tych Golfów 1.6, w ogóle aut 1.6 miałem MPI bardzo dużo, no bo tak Wam powiedziałem. Jest to wóz, który szybko znajduje klienta. Jakbym Golfa sprzedał, abyście znaleźli ten filmik później, będę miał jeszcze Octavię 1.6 MPI. Też w podobnym roku, niezbyt wysokim przebiegu, więc możecie sobie dopytać. No i cóż, no najbardziej nad stylistyką się nie będę tutaj rozwodził. Jeszcze macie relingi, dość duży bagażnik. No i oczywiście miejsce na koło zapasowe we wnęce w bagażniku, więc znaczy na koło zapasowe, na butle, więc wygodnie ta LPG też tutaj w tym samochodzie zamontować.
Emilii, lecimy z papierami, proszę. Tutaj macie wpisany silnik i jego winek, byście chcieli sobie go sprawdzać. Proszę. Przechodzę do książki serwisowej jak najszybciej, ale oczywiście nie jest to zbyt wygodne. Proszę. Pierwszy wpis 24 w 10 roku 43,66 i powiecie, gdzie jest następny. A widzicie, były dwie książki i ktoś jeszcze sobie tutaj na 86 też wymienił, więc to jest bardzo fajnie, bo tutaj ktoś praktycznie co 10 tysięcy robił jakieś, jak widzicie, wymiany. Ciekawe, czy na 70 też było. Tutaj tego nie widać, ale obstawiam, że tak, tu macie 111, proszę, i tam było też przypisane to 128, proszę, jest tutaj 151, to jest ten ostatni, który wam mówiłem. Teraz damy sobie na pyk, teraz ma 171, więc można by było sobie po prostu wymienić już ten olej. Dobra, z książki to tyle, zróbmy jeszcze pokaz tego, bo tu ludzie na to bardzo patrzą. Proszę, pani Bettina, Johann Hustern. Hurnstern, jak tam z niemieckiego kto woli, widzicie, tu macie 0, czyli absolutnie pierwsza właścicielka od nowości. No i tutaj macie daty pierwszej rejestracji. Wóz z ważnym również niemieckim przeglądem do 25 roku. Proszę, do kwietnia. Nagrywamy dalej wnętrze. Spójrzcie, ktoś powinien być Golf budżetowa klasa. On ma wyłożony schowek takim przyjemnym welurkiem. Czasami powiem wam, samochody takie premium nie mają tak tego zrobionego. Tutaj jeszcze miejsce na instrukcję. Oczywiście schowek klimatyzowany. Naprawdę trzeba docenić Volkswagena, bo w tych latach się starali. Bardzo przyjemne w dotyku i materiały naprawdę też niezłe. Dobra, pokazuję wam wnętrze. Jak widać, sufity nie wiszą, co też w tych wozach często jest spotykane, że potrafi tutaj zwłaszcza wisieć ładnie, czysto. Miejsce na jakieś może okulary. Tutaj boczki również nieodklejone, z tyłu obowiązkowy ISOFIX dla wielu klientów, ponieważ mogą wtedy wygodnie wpiąć fotelik. Tutaj fotel też prezentuje się dobrze. Jakość materiałów to jest miękkie, to już wiadomo, te doły w większości nawet samochodów typu takie Mondeo MK5 też są twarde, ale tu nic nie skrzypi. Radia często są powycierane, tutaj radio prezentuje się dobrze. Klimatyzację macie automatyczną i dwustrefową i najważniejsze, że działa. Tutaj kolejny nawiew, ale możecie sobie go nawet zamknąć. Naprawdę konsola się prezentuje ładnie, nie jest podrapana, tak samo jak i tutaj, też czyściutko, mieszek nieprzydatny, dwa miejsca na kubeczki. Tutaj kolejne jeszcze jakieś miejsce i kolejny na większy kubek. Przechodzimy na środek, nie palą się żadne kontrolki, więc jest super przebieg, widzicie. I cóż jeszcze trzeba na liczniku pokazać? No już ten Golf 5, ten tutaj spoliftowy, ma takie troszeczkę większe obramówki. Spójrzcie na kierownicę. Kierownica z pełną fakturą. Naprawdę ładna, niezużyta. No i najczęściej te Golfy zużywały się tutaj. Spójrzcie, jak nowy. Tutaj jeszcze jakiś kolejny schoweczek. No i te przyciski nie są to chinole, nie są powymieniane, bo jak widzicie, mają takie lekkie zadrapania. Hinczek jest po prostu cały, nieflokowany, więc widać, że ktoś bardzo ładnie to utrzymał. Tak samo jak i ten boczek. Pokażę wam jeszcze dół, oczywiście jest pompowany do góry. No i mój ten jest też jest ładny cały. Zobaczę, czy ma schowki pod tym. I proszę, tutaj jeszcze miejsce na popielniczkę, ale w tym wozie nie było palone. No co, nie będę się jakoś bardzo rozwodził. Golfa 5 każdy zna i każdy, kto chce go kupić, to myślę, że już go lubi. Nie muszę bardzo zachęcać do zakupu. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub ewentualnie mail lub też moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie sprawdzić, co tam ewentualnie mam wystawionego na tą chwilę, wbijcie na mavkarautomoto.pl albo po prostu zapytajcie na Instagramie czy na Facebooku, bo mam wiele na przykład samochodów niewystawionych i możecie je kupić po prostu od ręki w ciekawej cenie. Pamiętajcie również, że u mnie wszystkie samochody są opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu i oczywiście, jeżeli tego samochodu nie macie jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przewożę go na lawecie. Co jeszcze warto dodać, że jeżeli ten samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać kolejnego na zamówienie i tak jak wspomniałem dookoła, gdy go nagrywałem, jest jeszcze, można taki lekki powiedzieć, substytut tego pojazdu, czyli Octavia 2 z tym samym silnikiem. To by było na tyle. Do następnego. Cześć.